ostatniej sprawie miałem już tego wszystkiego dość. Tak, moi drodzy, detektyw Jack Porażka miał dość kolejnego użerania się z oprychami. Chciałem pojechać na zasłużone wakacje, najlepiej do Miami. Miałem jeszcze zrobić ostatni raport ze sprawy i rzucić to wszystko w cholerę. Jednak coś mi mówiło, że czeka mnie jeszcze jedna sprawa. Tyle, że nie za bardzo chciałem w to wierzyć. Proszę. Dzień dobry. Dla kogo dobry, dla tego dobry. Co pana do mnie sprowadza? Mógłbym się najpierw wody napić? Nie radziłbym. Aha. A więc zdaje się, że porwano mi żonę. Ciekawa historia. Mógłby mi pan o tym opowiedzieć? To było tak. Kochanie, ty sobie tutaj pijesz, a ja idę na godzinkę. Oj, podaj mi jeszcze kapelusz. No to cześć. I co dalej? Aż to nagle... Babo, gdzie jesteś? Idź do twoja ruda czupryna, bo muszę coś wytargać. Gdzie żeś jest? Violetta? Violetta? Wytargał. Dobrze. Nie będzie pan mi już tutaj potrzebny. Zajmę się pana sprawą. No to dziękuję. Po usłyszeniu tej historii zadzwoniłem czym prędzej po fotografa i razem udaliśmy się na miejsce przestępstw. Pan tu wejdzie? Poszuka pan tutaj jakichś śladów? Musimy znaleźć tego przestępcę. I to teraz. Poczekaj pan, coś znalazłem. Przyjdź do baru z Paluna, a o czym się dowiesz. Nie wiedziałem co robić. Iść czy nie iść. Postanowiłem, że jednak pójdę, bo tylko w ten sposób mógłbym dowiedzieć się czegoś więcej o tym tajemniczym zniknięciu. I tak po mniej więcej pół godzinie zostałem przywieziony przy miejscowego taksówkarza do baru z Pelu. Poproszę Martina. Ten, o którym myślisz, nie jest mordercą. Po tym, co powiedział mi tamten kawaler w barze, postanowiłem jeszcze raz wrócić na miejsce zbrodni i jeszcze raz zobaczyć,
czy nie umknęły mi jakieś dowody. Głos! Po raz kolejny wybrałem się do charyzmatycznego baru Speluna. Jesteś aresztowany! Zabrałem więc porywacza do mojego biura w Kansas City. A dobry. Żona wróciła, na zakupach była. To jest porywacz. Tato? Co ty tu robisz? Z matką na zakupach byłem, a ten typ coś, nie wiem, złapał mnie, związał. Wie pan, tutaj. Panie, co pan robi? No, wie pan, no, jakiś wariat. Nie wiem. Tato, weź mu coś powiedz. No jakieś dziwne to jest. Weź, tato. Czekaj, rozbiłam.